Zapalenie wątroby w przebiegu mononukleozy zakaźnej, często obserwowane, prawie zawsze ma charakter łagodny i przemijający. Nieco ciężej może przebiegać u ludzi starszych. U dzieci, ludzi młodych, mononukleoza przebiega najczęściej bezobjawowo albo z skąpymi objawami. Natomiast im człowiek starszy, tym dolegliwości i zapalenie wątroby może być silniej wyrażone. Ale dalej zdecydowana większość przypadków zapalenia wątroby w przebiegu mononukleozy nie jest rozpoznawana. Chorzy chorobę gorączkową przechorują w domu, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mieli zapalenie wątroby. Co najlepiej świadczy o tym, że to zapalenie nie może być istotne, nie powoduje najczęściej trwałych, poważnych następstw. Także przejmować się tym zapaleniem nie trzeba. Aczkolwiek w bardzo niewielu przypadkach, u ludzi raczej właśnie starszych, dorosłych już, może dochodzić do rozwoju nieco cięższej postaci zapalenia wątroby przebiegającego z cholestazą. Natomiast niewydolność wątroby pojawiająca się w przebiegu takiego zapalenia należy do olbrzymiej rzadkości, jest to niemalże kazuistyka. Nie należy się martwić zapaleniem wątroby w przebiegu mononukleozy, gdyż prawie zawsze ma ono charakter łagodny. Natomiast w przypadku przedłużających się stanów zapalnych w wątrobie, wówczas warto, żeby ten problem skonsultować z hepatologiem.